Dzień dobry w sobotę rano. Sobota dzisiaj. Sobota Wiona. Dzisiaj troszeczkę samotnie. Takie samotne dwa wilki, bym powiedział. Sędzia Igor Tuleja, którego chyba nie muszę wam przedstawiać. I Robert Hojda. Polska biało-czerwona. Ania Głowacka z Krakowa, Sądu Okręgowego. Waldek Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie. Trzeba więc bardziej szczegółowo przedstawiać. Po to między innymi ruszyliśmy w Polskę i na trasie są nie tylko duże miasta, ale też mniejsze i miasteczka, żeby i wsie, żeby nikt z wolnych ludzi nigdy nie poczuł się samotny, żeby nie mówił, że jest sam. A mnie by się marzyło, żeby takie akcje to nie były okazjonalne. Właśnie, nie okazjonalne, tak. Bo coś się źle w Polsce działa, prawda, i posłucha. Tylko żeby ta wspólnota istniała zawsze, niezależnie od tego, czy są przestrzegane prawa, czy nie. Wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy tak naprawdę w jednej drużynie. Tak? Moim zdaniem nie ma nic lepszego, jak przyjechać do nich na miejsce, spotkać się z nimi, mieć czas na pytania, na odpowiedzi, wejść w interakcję, ale też poedukować konstytucyjnie. Ale to jest od początku, ja z tym walczę. No. Czy po dzisiejszym turze dołoży pani wszelkich starań do tego, żeby zaprosić innych sędziów i nie tylko do współpracy w terenie? Przy turze konstytucji? Tak, przy turze konstytucji. Wspierajcie ruchy obywatelskie wszędzie i o każdym czasie. Zapraszam was na fanpage Tour de Konstytucja. Zobacz.